Cześć. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak w szybki i wcale niedrogi sposób przygotować naprawdę wykwintną kolację, żeby zaskoczyć swoją drugą połówkę. Ja dzisiaj wybrałem, słuchajcie, krewetki. Wcale niedrogie, produkt mrożony, kupiony w Lidlu, 10 zł za opakowanie. Może nie jest to zbyt tanio, ale też nie jest jakoś specjalnie drogo, jeśli chodzi o krewetki. Chleb 100% orkiszowy, mam tutaj pod domem bardzo dobrą piekarnię i na pewno jest tutaj 100% mąki orkiszowej. Cukinia, bakłażan, olej ryżowy, jedna cytryna, dwa ząbki czosnku i kawałek cebuli. I to są tak naprawdę wszystkie produkty potrzebne do dzisiejszej kolacji, a efekt końcowy zobaczycie oczywiście na samym końcu. A teraz bierzemy się do roboty. Ja moją kolację przygotowuję na dwie patelnie, ponieważ moja żona nie może jeść czosnku, także czosnek jest tylko i wyłącznie dla mnie. Słuchajcie, na oleju ryżowym, dosłownie na jednej stołowej łyżce, na jedną patelnię, na drugą patelnię, wlewamy. One są już odpalone, także zaraz będą gorące. Aha, teraz mojego grilla również posmaruję, troszkę na niego wyleję. I słuchajcie, mam taki fajny, fachowy pędzelek do rozsmarowania, także nic nam się tutaj nie będzie nadmiaru tego tłuszczu. Jeszcze troszkę, bo górę trzeba posmarować, także też sobie tutaj kapnę. I góra. Taki pędzelek to jest naprawdę tani, można dostać w większości hipermarketów. A fajnie nawet później można używać nie tylko do grilla, ale nawet i do patelni. Słuchajcie, tutaj widzę, że już jest bardzo gorąco, także wrzucamy krewetki, zaraz wrzucam chleb, żeby wszystko w jednym czasie doszło. Ponieważ jest to mój tradycyjny posiłek, także krewetek musi być troszkę więcej. Około 11 gram białka jest na 100 gram produktu, także dla mnie musi być ich pół kilograma. Moja żona oczywiście tyle nie je, jest. Wrzucam najpierw tu. Dobra, dla mojej żony 200 gram, bo ona ma 20 gram białka na posiłek. Jeszcze jedną. Tak jest. I też. Dobra, teraz słuchajcie, szybko chleb wkładam do piekarnika. Piekarnik jest nagrzany do 130 stopni. Także tylko trzeba go, pamiętajcie, pilnować, żeby zaglądać do niego systematycznie, żeby go też nie spalić. Z termoobiegiem, także powinien nam się ładnie zarumienić z każdej strony. No i co, zaraz na grilla, jak grill nam się rozgrzeje do końca, wrzucam nasze warzywka. Praktycznie już można wrzucić. O. Na dwie tury będę je robił. I tyle, to nam się wszystko robi, także za chwilę dorzucamy troszkę cytrynką, skropimy czosnek, cebula i będziemy niedługo konsumować. Nasze krewetki, słuchajcie, już nieźle się tutaj robią, dochodzą fajnie. Przestawiłem tutaj na drugi palnik, bo jest troszkę większy, a chciałbym, żeby obydwa dania wyszły równo. Teraz tak, jedną połóweczką cytryny pryskamy, drugie tak samo. Słuchajcie, nie ukrywam, że pierwszy raz robię krewetki, mam nadzieję, że wyjdą. Przepis od mojego kolegi Arka z Poznania. Arku, serdecznie Cię pozdrawiam. Czosnek z cebulą wędruje tylko do mnie. Ale to nie koniec przypraw, bo jak przyprawia się krewetki, nie można zapomnieć o soli i pieprzu. Ja używam takich z młynkiem. Ale zapach jest, słuchajcie, niesamowity, po prostu bajkowy. Pieprz też z młynka jest znacznie lepszy niż
taki zwykły mielony z paczki. Daje potrawom dużo lepszy aromat i smak. Ogólnie rzeczy, które są świeże, na bieżąco robione, są znacznie lepsze. Myślę, że nie przesadziłem. I na koniec troszkę natki pietruszki, co wzbogaci jeszcze bardziej smak tej potrawy. Trochę, żeby też nie przesadzić. We wszystkim musi być, słuchajcie, umiar. Nie może być czegoś zbyt dużo. Nie może być jakaś przyprawa dominującą, bo wtedy ginie zupełnie smak przyprawy, naszego dania, tego głównego, czyli tutaj krewetek, i nie jest to wtedy fajne. Naprawdę, tak to pachnie, zgłodniałem niesamowicie. Dobra, zerknę jeszcze do naszych warzyw. O, warzywka. Cukinia zawsze, słuchajcie, jest troszkę lepiej wyglądającym warzywem niż bakłażan. Bakłażan jest taki bardziej miękki, ale później naprawdę jest super. W smaku, zwłaszcza zgrillowany, rewelacja. Ja osobiście uwielbiam. Zaraz będzie druga tura, jak już będzie troszkę bliżej końca smażenia naszych krewetek, to będę wkładał drugą turę i kolejną turę chleba. Także zaraz będziecie widzieli, jak to wszystko wygląda na talerzu. Słuchajcie, wszystko już pięknie nam się tutaj zaróżowiło, zrobiło, usmażyło, zagotowało. Także możemy ściągać powoli. Najpierw do mojej żonki. Teraz dla mnie troszkę większa porcja. W takiej porcji dla mnie jest, słuchajcie, 55 do 60 gramów białka, także porcja dosyć słuszna. I teraz warzywka ładnie poukładamy. Mówię, może bakłażan nie wygląda po grillowaniu pięknie, ale naprawdę, słuchajcie, smakuje fenomenalnie. Nie wiem, czy ktoś z was jadł, jest taki lekko słodkawy w smaku, ale bardzo zdrowe jest to warzywo i naprawdę warto je włączyć do swojej diety. Ja sobie tutaj te, które przygotowałem wcześniej, nałożę. I na koniec tylko jeszcze chlebek. Idealnej grzanki. Jest to kolacja, nie będziemy przesadzali z węglowodanami. Aczkolwiek, jeżeli nie macie dostępu do takiej dobrej piekarni, gdzie macie pewność, że jest chleb 100% orkiszowy, to polecam wam fajną rzecz, dostępna wszędzie. Chleb Waza Sport, pieczywo chrupkie, 100% żytnie. Także można sobie również ładnie do tego wkomponować i co? Smacznego!